Ramayana, rozdział 13, interludium. Po śmierci Rawany, Rama wysłał Hanumanta, aby przyprowadził Sitę. Sita nie posiadała się z radości. Przez cały czas pogrążona w żałobie, całkowicie zaniedbała swój strój i wygląd, lecz chciała iść na spotkanie z Ramą natychmiast, tak jak stała. Ale Hanuman wytłumaczył jej, iż zgodnie z wyrażonym przez Ramę życzeniem powinna stanąć przed jego obliczem pięknie ustrojona i przyozdobiona. Szerokie rzesze ludzi tłoczyły się wokół Ramy. Kiedy Sita przybyła stęskniona po tylu miesiącach samotności i cierpienia, jej małżonek powitał ją w obecności zgromadzonych tłumów. Czuła się skrępowana, ale z pokorą się poddała woli męża. Jednego jednak nie mogła zrozumieć. Dlaczego jej pan wydawał się taki zatroskany i oziębły? Mimo to padła mu do nóg, po czym stanęła w pewnym oddaleniu, wyczuwając, że między nią a mężem wyrosła jakaś bariera. Rama namyślał się przez chwilę i nagle rzekł: swe zadanie wykonałem. Wyswobodziłem cię z niewoli. Spełniłem swoje posłannictwo. Wszystkie starania i wysiłki zostały podjęte nie po to, by uszczęśliwić mnie czy ciebie, lecz dla obrony honoru rodu i grzwaku i by uczcić prawa i obyczaje naszych przodków. Muszę ci jeszcze powiedzieć, że obyczaje te zabraniają powrotu do normalnego stadła małżeńskiego kobiecie, która przebywała samotnie w domu obcego mężczyzny. Nie może być mowy o naszym dalszym wspólnym pożyciu. Pozostawiam ci swobodę. Możesz iść, dokąd chcesz i wybrać dowolne miejsce mieszkania. Nie stawiam ci w tym względzie żadnych ograniczeń. Słysząc to, Sita wpadła w rozpacz. Moje cierpienia nie skończyły się jeszcze, krzyknęła. Myślałam, że twoje zwycięstwo położy kres naszym wszystkim nieszczęściom. Niechże tak będzie. Skinęła na Lakshmanę i rozkazała: rozpal ogień natychmiast, tu, na miejscu. Lakshmana zawahał się. Spojrzał na swego brata, zastanawiając się, czy odwoła rozkaz. Lecz Rama zachowywał się tak, jakby go to w ogóle nie obchodziło. Lakshmana, przywykły do skrupulatnego wykonywania poleceń, nazbierał chrustu i po chwili gotów już był rozniecony stos. Zebrany tłum śledził z zapartym tchem, jaki obrót przybiorą wydarzenia. Płomienie wzbiły się już na wysokość drzew, lecz Rama nie dawał żadnego znaku. Patrzył tylko. Sita zbliżyła się do ognia. Padła przed nim na twarz i powiedziała: o, Agni, wielki Boże ognia, bądź moim świadkiem. I skoczyła w ogień. Spośród płomieni wynurzył się Bóg ognia, niosąc na rękach Sitę i oddał ją Ramie ze słowami błogosławieństwa. Rama, uradowany, że dowiódł uczciwości i wierności swej żony wobec całego świata, wziął ją w ramiona. Rozdział 14. Koronacja. Rama wyjaśnił, że musiał podjąć tę próbę, aby wykazać czystość Sity, tak, aby nikt nie mógł mieć nawet cienia wątpliwości. Wydawało się to dość niezrozumiałe ze strony kogoś, kto przywrócił do życia i oddał małżonkowi osobę taką jak Ahalia, która sama się przyznała do potknięcia moralnego. Innym przykładem jest żona Sugriwy, która zmuszona była żyć z Walinem, a którą Rama, gdy Walin umarł, uznał za godną przyjęcia z powrotem przez Sugriwę. W wypadku Sity, pomimo wielokrotnych i wytrwałych starań, Ravana nie mógł się zbliżyć do niej. Pozostała nienaruszona. Nieskazitelna czystość jej istoty zwyciężyła nawet samego Boga Ognia, jak to przyznał po próbie ogniowej Sity. Zważywszy te okoliczności, jest doprawdy rzeczą dziwną, że Rama tak surowo przemówił do Sity, gdy tylko ją ujrzał,
i że poddał ją tak straszliwej próbie. Bogowie, którzy śledzili tę scenę w wielkim napięciu, doznali teraz głębokiej ulgi, lecz także niepokojącego uczucia, że Rama może zapomniał, kim jest naprawdę. Zdawało się to powtarzać raz po raz. Rama jako człowiek przejawiał ograniczenia charakterystyczne dla istoty ludzkiej. Cierpiał udręki i tym podobne, to też należało mu od czasu do czasu przypomnieć o jego boskości. Teraz nadeszła właśnie taka chwila. Wystąpił więc Brahma, stwórca, i zwrócił się do Ramy w te słowa. Strójcy, ja jestem stwórcą, Siwa, niszczycielem, a Wisznu obrońcą. Wszyscy trzej wywodzimy się od najwyższego Boga i podlegamy prawom zagłady i odrodzenia. Lecz Bóg Najwyższy, który nas stwarza, nie ma początku ani końca. Ani narodziny, ani wzrastanie, ani śmierć nie dotyczą najwyższego Boga. Tym Bogiem jesteś Ty sam. Asita jest cząstką tegoż bóstwa. Pamiętaj o tej Twojej prawdziwej istocie i niech Cię nigdy nie ogarniają lęki ani wątpliwości nękające zwykłego śmiertelnika. Ty jesteś ponad wszystkim. Twoja obecność jest dla nas wszystkich szczęściem i błogosławieństwem. Tymczasem w niebie Siwa namawiał Dasharathę, aby zszedł na ziemię i powitał Ramę. Powiedział: Ramie, który zawsze posłuszny Twym rozkazom tyle wycierpiał w ciągu 14 lat po to, by Twoje obietnice mogły się spełnić, potrzebne jest teraz Twoje błogosławieństwo. Dasharatha w swej prawdziwej postaci zstąpił na ziemię. Rama, wielce uradowany, że widzi go znowu, padł mu do nóg. Dasharatha rzekł: Jest to dla mnie chwila najwyższej radości. Pierwszy raz w ciągu tych wszystkich lat doznało ulgi moje serce. Wspomnienie złego użytku, jaki zrobiła Kaikeyi z danej jej obietnicy, utkwiło w mym sercu jak cierń. Chociaż rozsypało się moje ciało, pozostał nieukojony ból aż do tej pory. Teraz już go nie czuję. Ty, Isita, jesteście praistotą, najwyższym bóstwem i nie zasłużyłem doprawdy na to szczęście, by być Twoim ojcem. Oto jest dla mnie moment spełnienia. Nic już nie mam do powiedzenia i powracam do swego świata, aby spoczywać tam w pokoju wiekuistym. Zanim jednak odejdę, chciałbym, abyś mnie o coś poprosił, abyś wyraził jakiekolwiek życzenie, abym je dla Ciebie spełnił. Twoje przybycie tutaj, odpowiedział Rama, jest dla mnie największą radością i niczego ponad to nie pragnę. Przez cały czas jednym moim życzeniem było ujrzeć Cię znowu i życzenie to się spełniło. Ponieważ Dasharatha nie przestał nalegać, Rama rzekł: Jeśli tak, to proszę, znajdź w swym sercu miejsce dla Kaikeyi i Bharaty i cofnij te słowa, w których się wyrzekłeś więzi krwi łączących Cię z nimi. Mogę myśleć o niej tylko jako matce, a o jej synu jak o bracie. Dasharatha odpowiedział natychmiast: Bharata to co innego. Dowiódł swojej szlachetności. Tak, uznam go ponownie za syna, ale Kaikeyi nie. To ona nas zgubiła, przeszkodziła Twojej koronacji w ostatnim momencie. Nigdy jej nie przebaczę. Rama wyjaśnił: To nie była jej wina. Popełniłem niewybaczalny błąd, przyjmując bez zastrzeżeń królestwo, gdy mi je ofiarowałeś i nie zastanawiając się ani przez chwilę nad skutkami tego. Powinienem być bardziej przewidujący. To nie była jej wina. Rama bronił Kaikeyi tak gorąco, że Dasharatha w końcu ustąpił. Ciężar spadł z serca Ramie i poczuł się znów pojednany z całym światem. Dasharatha udzielił synowi błogosławieństwa oraz kilku wskazań, którymi powinien się kierować, i pożegnał go.
Potem pożegnał się jeszcze z Sitą i Lakshmaną i powrócił na swoje miejsce w niebie. Po jego odejściu bogowie doradzali Ramie. Jutro, 5. dnia pełni księżyca, skończy się 14. rok Twego wygnania. Trzeba koniecznie, abyś się znalazł w owym czasie w Ayodhi. Bharata czeka na Ciebie w Nandigramie, myśląc tylko o Twoim powrocie. Jeśli się tam nie pojawisz o wyznaczonej porze, strach pomyśleć, co możesz z sobą zrobić. Rama, zdając sobie sprawę, że czas nagli, zwrócił się do Vibhishany z zapytaniem. Czy mógłbyś w jakiś sposób pomóc mi, żebym znalazł się z powrotem w Ayodhi w ciągu jednego dnia? Vibhishana odparł. Dam ci rydwan Pushpaka Vimana. W swoim czasie należał do Kubery. Później Ravana przywłaszczył go sobie. Zaniesie cię do Ayodhi tak prędko, jak tylko sobie zażyczysz. Kazał natychmiast przyprowadzić rydwan. Rama wsiadł i ruszył niezwłocznie ku Ayodhi, a wraz z nim cała armia i przyjaciele. Vibhishana, Sugriva i inni, którzy nie chcieli się z nim rozstać. Kiedy lecieli nad ziemią, Rama wskazywał swojej żonie rozmaite krainy, przez które przechodził podczas swojej wyprawy, a gdy mijali północne bramy Lanki, wskazał miejsce, gdzie padł Ravana w końcowym pojedynku. Przelatywali nad górami i lasami. Każda pięć ziemi miała dla Ramy jakieś znaczenie. Zatrzymali się na krótko w Kiszkindzie, gdzie Sita wyraziła życzenie dobrania sobie towarzystwa kobiet, które stanowiłyby jej orszak, gdy wejdą do Ayodhi. Następnym miejscem postoju była Ashrama wieszcza Bharadważy, który niegdyś udzielił mu gościny. Stąd Rama wysłał Hanumanta, aby wyruszył przodem do Nandigramy i zawiadomił Bharatę o jego przybyciu. W Nandigramie Bharata liczył godziny, świadom, że 14. rok dobiega końca. Wciąż nie było widać Ramy i nie nadchodziły od niego żadne wieści. Wszystkie jego umartwienia i pokuty w ciągu tych lat nie przyniosły, jak się zdawało, żadnych owoców. Trzymał sandały Ramy na piedestale przy tronie i rządził jako regent. Był bardzo smutny i przybity. Wezwał swego brata Shatruknę i rzekł: moja godzina nadeszła. Nie wiem, gdzie jest Rama ani jakie losy go spotkały. Dałem słowo, że będę czekał przez 14 lat i wkrótce wyznaczony czas minie. Nie wolno mi żyć ani chwili dłużej. Teraz przekazuję moje obowiązki tobie. Wrócisz do Ayodhi i będziesz sprawował dalsze rządy jako regent. Następnie zaczął się przygotowywać na śmierć na stosie. Shatrughna przekonał go i wszelkimi sposobami usiłował odwieść od tego zamiaru. Lecz Bharata był nieugięty. Na szczęście akurat w tej chwili przybył Hanumant pod postacią młodego bramina. Pierwszą rzeczą, jaką uczynił, było ugaszenie ognia. Bharata zapytał: kim jesteś? Jakim prawem zgasiłeś ogień, który rozpaliłem? Przynoszę ci wieść od Ramy, powiedział Hanumant. Wkrótce tu przybędzie. Bharata nie chciał mu uwierzyć. Wówczas Hanumant, przybrawszy na chwilę swą postać olbrzyma, wyjaśnił, kim jest, po czym opowiedział mu wszystko, co się wydarzyło w ciągu owych 14 lat. Teraz oznajmij wszystkim, że Rama wraca, zakończył, i każ przystroić ulice i budynki na jego przywitanie. Przybycie Hanumanta zmieniło całą atmosferę. Bharata niezwłocznie wysłał gońców do miasta i kazał przygotowywać wszystko na przyjęcie Ramy, który miał zająć z powrotem należne mu miejsce w Ayodhi. Niebawem przybył Rama na swoim rydwanie. Matki jego, nie wyłączając Kaikeyi, zgromadziły się w Nandigramie, aby go przywitać. Było to szczęśliwe spotkanie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Rama, było zrzucenie zgrzebnych szat. Odświeżył się, przybrał, jak przystoi królowi, i polecił, by Sita uczyniła to samo. Vasishtha powitał nowego króla i królową
i wyznaczył porę koronacji przerwanej przed 14 laty. Epilog. Rama powrócił do Ajodhi po 14 latach wygnania, podczas których uwolnił świat od złych mocy, nękających go przez długie wieki. W stolicy radośnie święcono jego przybycie. Podjęto na nowo uroczystości koronacyjne przerwane przed 14 laty. Wszyscy przyjaciele i sprzymierzeńcy Ramy zebrali się wokół niego. Hanumant, Sugriva i wszyscy inni goście z Kiszkindchy wstąpili tam pod postacią ludzką, aby się nie odróżniać od gospodarzy. Vibhishana, następca Ravany na tronie Lanki, był także honorowym gościem. Ramę otaczały jego matka i macochy. Nawet Kaikeyi odrzuciła swoje urazy. Znaleźli się tam królowie z całej ziemi, a także wszyscy bogowie w postaci ludzkiej. Dla Bharaty była to chwila najwyższego szczęścia. Wypełniło się jego ślubowanie, że odda tron bratu. Skończył się dla wszystkich czas ciężkich prób i poświęceń. W pomyślnej godzinie wyznaczonego dnia Rama ukoronowany został na cesarza. Zasiadł na tronie obok Sity, pod białym parasolem królewskim, jak przykazał przed laty Dasharatha, trzymając w prawej ręce kodandę, łuk, który tak dobrze mu służył w ciągu tych wszystkich lat. Lakshmana stał o krok za nim, oddany i czujny, a Hanumant klęczał u jego stóp ze wzrokiem utkwionym w niego, z rękami złożonymi na znak czci, gotów mu służyć na każde skinienie. Jak pamiętamy z rozdziałów poprzednich, Hanumantowi w latach młodzieńczych ojciec zalecił, by poświęcił życie służbie Wisznu. Posłuchał tej rady bez wahania od chwili, gdy pojął, że Rama jest właśnie wcieleniem tego Boga. Mówi się, że Hanumant jest obecny wszędzie, gdziekolwiek ktoś wymówi bodaj szeptem imię Ramy. Jest obecny w zakątku każdej sali, niezauważony przez nikogo, ilekroć opowiada ktoś zgromadzonym historię Ramy. Nie nuży go nigdy słuchanie o Ramie. Nie ma w jego umyśle miejsca na nic innego. Zgodnie z tradycją, narrator na początku swej opowieści zawsze składa hołd niewidzialnemu Hanumantowi, bóstwu, które uosabia siłę, mądrość i cnotę. Hanumant występuje w dziejach Ramy jako jedna z najważniejszych i najczcigodniejszych postaci. Wierzy się, że rozmyślanie o nim daje niezmierną siłę wewnętrzną i wolność od strachu. Historia Ramy kończy się właściwie objęciem przez niego tronu, lecz opowiadający, zgodnie z tradycją, niechętnie i z oporami kończy zazwyczaj swą narrację. Opisuje z najdrobniejszymi szczegółami, tak jak to uczynił Kamban, przygotowania do koronacji, genealogię i biografię obecnych tam gości i wspaniałe wrażenie, jakich doznali korzystając przez cały miesiąc z gościny Ramy. Opowiadający korzysta zazwyczaj z każdej okazji, by nawiązać do współczesności. Przyrównuje na przykład powietrzny rydwan, paszpaka Vimanę, do dzisiejszego samolotu, tyle że udoskonalonego, bo można nim kierować za pomocą samej myśli, a jego pojemność daje się powiększać, by pomieścić dowolną liczbę pasażerów. Pamiętamy, że Rama zaprosił całą armię, by odbyła z nim podróż powrotną do ojczyzny. Kiedy indziej narrator mówi o mantrach Bala i Adibala jako o czymś w rodzaju klimatyzacji. Choć za pomocą tych tu i ówdzie wtrąconych migawek współczesności ożywia swą narrację, w zasadzie umie zwykle na pamięć 10500 strof Kambana, które swobodnie śpiewa lub recytuje, dodając od czasu do czasu komentarz filozoficzny lub religijny. Opowiadanie ciągnie się zwykle przez 40 dni, obejmując cały okres od narodzenia Ramy do jego koronacji i skierowane jest do audytorium liczącego najczęściej od kilkuset do kilku tysięcy osób, przy czym każdy seans trwa nie mniej niż 3 godziny. Przy szczególnych epizodach, takich jak zaślubiny Ramy, narrator zwalnia oczywiście tempo,
opisuje dokładnie obrzędy weselne i nagradzany bywa przez publiczność darami w postaci odzieży lub pieniędzy, a także sam rozdaje słodycze, aby uczcić tę okazję. A gdy się dochodzi do miejsca, w którym Hanuman wręcza Sicie pierścień Ramy w Asiokawanie, publiczność, zrobiwszy składkę na ten cel, ofiarowuje narratorowi złoty pierścień. Kiedy zaś opowieść wreszcie się szczęśliwie zakończy, obnosi się portret Ramy na tronie w procesji ze światłami i muzyką. Pomijam tu ciąg dalszy epopei, opisujący drugie rozstanie między Ramą a Sitą oraz narodziny bliźniąt w lesie, a kończący się sceną, w której Rama i Sita opuszczają ten świat, by powrócić do niebiańskiej ojczyzny. Jednakże ta część opowieści nie cieszy się popularnością. Uważa się też, że nie wchodziła w skład pierwszego wątku epopei, lecz że dodano ją znacznie później do wersji Walmikiego. Kamban jej nie uwzględnia, kończąc swą narrację opisem powrotu Ramy do Ayodhi i jego długiego panowania na tej ziemi w pokoju i szczęściu. Na tym i ja wolę zakończyć swą opowieść. R.K. Narayan. Koniec. Czytał Triglav.